Geralt zaprasza na wżyć chędożone przygody Purposa. Pozdrawia Jacek Rozanek. Bywaj. No hello, tutaj Purpose. Witam w pierwszej części Harry Potter z kolejnej części Harry'ego Pottera. Ze swoimi okropnymi wujem i ciotką i ich nieznośnym synem Dudleyem. Harry'ego często zamykano w pokoju, a chociaż był czarodziejem, nie mógł uciec, gdyż poza szkołą nie wolno mu było używać czarów. Pewnego wieczora pojawił się Zgredek, domowy skrzat. Harry Potter nie może wrócić do Hogwartu! I jeżeli Harry Potter wróci do Hogwartu, znajdzie się w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Zgredek zniknął, a wkrótce potem Ron Weasley, najlepszy przyjaciel Harry'ego, i jego bracia Fred i George przylecieli latającym Fordem Anglią, by wydostać Harry'ego z więzienia. Zabrali go do swojego domu, Nory, gdzie Harry spędził resztę wakacji. W końcu za pomocą proszku Fiu wybrał się na ulicę Pokątną. No. Te błędy w grze... To zaraz opowiem. Siostra Rona Ginny poszli do księgarni Essy i Floresy, gdzie słynny czarodziej Gilderoy Lockhart podpisywał swoją najnowszą książkę. Czy to możliwe? Ależ tak! To Harry Potter! Panie i panowie! To najlepsza chwila na złożenie pewnego ważnego oświadczenia! Mam wielką przyjemność i zaszczyt oznajmić, że obejmę w Hogwarcie stanowisko nauczyciela obrony przed czarną magią. Podobało ci się, co, Potter? Słynny Harry Potter. Nie może nawet wejść do księgarni, żeby zaraz nie trafić do gazet. Daj mu spokój! On przecież tego nie chce! Potter, znalazłeś sobie dziewczynę. Twoi starzy chyba nie jedli przez miesiąc, żeby móc ci kupić tyle książek. Trzeba wspierać biednych i żebraków. Harry, spóźniliśmy się. Ekspres do Hogwartu odjechał 5 minut temu. O nie! Co teraz zrobimy? Cóż, wiem, że tata poleciał dzisiaj do pracy Fordem Anglią. Jest zaparkowany przy Charing Cross Road. Dobrze, to jedyna szansa, by dotrzeć do szkoły na czas. Jak widzicie, grafika trochę się poprawiła. Te błędy w grze, które się pojawiały, one były nawet kiedyś. Harry i Ron odlecieli starym Fordem Anglia. Teraz wystarczy uważać na samoloty. Nic tu nie widzę. Mało brakowało. Efekt rewelacja. Niedaleko. No nie, samochód się chyba zepsuł. No, samochodziku. Dalej. Stój! 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 Jest pełne spulszczenie, co też ułatwia Ron? Sprawę. Ron, gdzie jesteś? Tutaj, Harry! Złapała mnie bijąca wierzba. Nie bój się, Ron. Zaraz po ciebie przyjdę. Trzymaj się! Nie mam wyboru. Harry, szybko! No i zaczynamy grę. Jest o tyle lepiej zdecydowanie w dwójce już, że jest sterowanie, że chodząc A i D chodzę na boki, a obracam się myszką. Rewela. Po prostu rewela. Absolutna rewela. Co ja tu mam zrobić? Bo tego jeszcze nie wiem. No generalnie tędy nie mogę przejść. A nie no, zaraz, chwilonia.
Nie mogę skakać na razie, chyba że skok jest pod czymś innym. Aha, w ten sposób. Dobra, na razie skakać. Mogę otwierać zaklęciem Alohomora. Tak, tak. Rzucić zaklęcie, wciśnij i przytrzymaj lewy przycisk myszy. To jest tutorial, no ale wiadomo. Grafika się poprawiła, jest pełne spolszczenie, jest lepsze sterowanie. Żeby przejść przez niski murek, muszę iść prosto na niego. Lumos. Narzucić zaklęcie Lumos. Ja jestem mega zadowolony. Księga zapisu gry. Wejdź na nią, by zapisać stan gry. Jeśli zemdlejesz, gra automatycznie rozpocznie się od momentu, gdy ostatni raz dotknąłeś księgi zapisu. Nie pozwalają mi nawet powiedzieć. Ale generalnie tak. Tak jak ja już to mówiłem w poprzedniej części, ja bardzo, bardzo lubię tą część. Czekajcie, gdzie tutaj są... O, regulacja. Szybkość myszy. To muszę to zdecydowanie zwiększyć. Powrót do poprzedniego menu, powrót do gry. O, właśnie. I teraz jest znacznie... O, tak, 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 tak. No teraz to ja mogę grać. Ła, rewelacja. Bo jak zobaczcie, jak się chodzi w prawo i lewo, to on wygląda jakby fruwał. Taki normalny. Na pewno mogę rzucić Flipendo na bagaż i zepchnąć go. Dużo płynniejsza jest ta gra, taka no lepiej zrobiona. No przecież... Dałeś mnie dusi jak bąż. Tu wszystko jest zrobione lepiej, no. Czekoladowa żaba. I one chyba spierniczają w tej części. Przywracają trochę zdrowia. Dokładnie. No i są pyszne. Dlatego tutaj o tyle lepiej, że... Alohomora. Zaklęcie Alohomora otwiera rzeczy magicznie zamknięte, jak kufry i ukryte przejścia. No dobra. No to idziemy po kufer. Dobra, co my tutaj dalej mamy zrobić? Czy ta gałąź będzie się podnosić? A jak? Ledwo. Harry, teraz spróbuj rzucić Flipendo i ściągnąć ze mnie tę gałąź. Chyba widzę, tam na górze, wrażliwe miejsce. To wyobraźcie sobie, że jaki jest przeskok w tej części, a jak ogromny przeskok jest jeszcze do trójki, ale to do trójki jeszcze dojdziemy, bo oczywiście tak... Oczywiście nagram wszystkie części Harry'ego Pottera. No może poza tym mistrzostwa w Quidditchu, a ewentualnie te mistrzostwa Quidditchu już po Super. Wszystkim. Ale się tata ucieszy, że zgubiłem jego latający samochód. Lepiej już chodźmy. Jeszcze nas tu złapie profesor Snape. Pamiętacie Snape'a? Lumos nie tylko daje światło, ale też ukazuje to, co magicznie ukryte. Fajne jest to, że Harry jest teraz bardziej interaktywny. On rozmawia, ma głos swój i nie tylko wydaje te dziwne odgłosy z siebie. Żeby skoczyć, podbiegnij do krawędzi i wciśnij prawy przycisk myszki. Harry, spróbuj zebrać fasolki ze wszystkich półek. Aha, tu się skacze prawym przyciskiem. Nie podoba mi się to. Pchnij zła, przyciągnij zaklęcie, atakuj skok. Pod spacją. Wypij eliksir pod Q, niech będzie. Po prostu spacja, co? To są fasolki wszystkich smaków Bertiego Botta. Najlepiej nazbieram jak najwięcej. Przydadzą się później. Harry, musisz wejść na tamtą półkę. Na którą półkę? Na tą? Za pomocą Flipendo przesuń kamień w moją stronę. A potem skocz po nim na tę półkę. Damy radę. Lumos. To oczywiście krótki tutorial, on jest bardzo prosty. Szczególnie jak się grało w poprzednią część, to wszystko tutaj jest praktycznie identyczne. Także nie ma czym się przejmować. Pytacie dosyć często, pytaliście skąd mam tą grę. Ja generalnie mam wszystkie części na płytach, bo już dawno, dawno temu je kupiłem. I od tamtej pory je trzymam, bo to, no, jedna z moich ulubieńszych serii generalnie.
O, jest karta czarodziejów. Brązowa karta czarodzieja. Po całym Hogwarcie rozrzucone jest 50 takich kart. Za każdym razem, gdy zbierzesz 10 nowych brązowych kart, poziom twojej energii podnosi się na stałe. Wciskając klawisz Escape, zyskasz dostęp do folio magii, gdzie możesz obejrzeć wszystkie uzbierane karty. No wspaniale, no to zobaczmy sobie. Przejdź do folio magii. Hesper Starkey, czarownica, która zajmowała się studiowaniem wpływu faz księżyca na ważenie eliksirów. Wspaniale. Tak, no tutaj mówię, tu już jest wszystko takie... No nie wiem, nawet sposób, w jaki się steruje, to jest takie wszystko mniej toporne, takie jest... No dużo przyjemniej mi się gra w tą część. To jest zresztą moja ulubiona część. Pod względem fabuły niekoniecznie. Pod względem fabuły zdecydowanie to jest moja najmniej ulubiona część, jeżeli chodzi o samego Harry'ego Pottera. Ale jeżeli chodzi o rozgrywkę, o grę, to uwielbiam tą część po prostu. Fabularnie moja ulubiona to zdecydowanie trzecia część. Przestało padać. Przynajmniej nie wylecimy ze szkoły mokrzy. Chodź, musimy iść do szkoły. Sposób, w jaki ten Ron mówi, jest po prostu rewelacyjny. Ale zobaczcie, tutaj generalnie... zobaczcie, o ile bardziej otwarty jest ten świat, tutaj naprawdę można dużo więcej zwiedzić. A w Trójce to już w ogóle, tam to jest Meksyk, bo tam jest tyle miejsc, że uf, jeszcze trochę. Mam nadzieję, że Ron się nie zgubił. Poradzi sobie. Duży chłopak jest. A po zamku w ogóle można tutaj już chodzić praktycznie po wszystkich zakamarkach. Zobaczcie, no jest to dużo bardziej otwarty świat. Patrzcie, jaki czad w ogóle, nie? Idę zwiedzić oczywiście wszystko, no bo znowu będziemy próbować dorwać te wszystkie karty, nie? Tutaj będzie, pamiętam, o patrzcie, tutaj będzie taki czar, który, dzięki któremu będzie można się wysoko odbijać. Jak się stąd wybijemy gdzieś tam wysoko, no to tam chyba będzie ukryta karta czy coś takiego. Tego dokładnie nie pamiętam. No patrzcie, ile tu jest możliwości chodzenia. Przestało padać i noc jest teraz całkiem miła. No ale tutaj jeszcze nie przypomnieliśmy sobie Tędy nie wyjdę. Incendio. Także tutaj jeszcze trzeba będzie zawitać. O, patrzcie. Tam jest karta, ale na nią będzie można po nią wskoczyć dopiero jak się będzie znało ten czar na wyskakiwanie wyższe. No tak jak mówię, tutaj jest dużo takich rzeczy, które są no dużo bardziej skomplikowane w swojej... Zobaczcie. Dormitorium Gryffindoru jest tam na prawo, pamiętasz? Zobaczcie, o ile lepiej graficznie wygląda już nawet to... to miejsce, no. Dla mnie jest super, naprawdę. Ja się świetnie bawiłem i na pewno teraz też będę się fantastycznie bawił po raz drugi, kiedy... czy tam nawet trzeci, bo ja chyba już ze dwa razy przeszedłem tą część. To, że na przykład mogę biegać i czarować, jest rewelacyjne. Bo nie wiem, czy pamiętacie, ale w jedynce za każdym razem jak czarowałem, to musiałem stać w miejscu. Co było mocno, mocno upierdliwe. Tutaj też jest to ten sponge. I generalnie on... Potem będzie można wskoczyć tam do góry. Tam jest skrzynka i tam, z tego co pamiętam, jest ukryta właśnie karta. Wolę jej teraz nie otwierać, bo boję się, że... Jak ją otworzę... Widzicie to? Ja tu wszędzie mogę łazić. Tutaj odbywa się ceremonia przyznania punktów. Ale to tak. To też będę ma tu potem znał na to czar. Zobaczcie, jakie to jest otwarte. Tutaj wszędzie można sobie łazić. To jest już zupełnie inna gra. Znaczy, w sensie, no dużo bardziej rozbudowana. O, tu oczywiście Alohomora. Zobaczcie, jak to lustro fajnie zjechało. No nie zniknęło, tylko zjechało. Czyżby to była karta? Nie jestem przekonany, czy karty tutaj nie są na wierzchu i nie, że są w skrzyniach. No patrzcie, ja sobie łażę gdzie chcę i jak chcę. Nie mam pozamykanych drzwi, znaczy one są w tym momencie pozamykane, ale później będą otwarte. Także jest to...
A, no tutaj jeszcze też nie mogę wejść ze względu na te takie pierduśniki. Ale mówię, no ja jestem zachwycony, że wreszcie zacząłem nagrywać tą grę. O. O, trochę trzeba poczekać zanim tego użyję, czyli tutaj też będzie coś tego akurat... O, jest i srebrna karta, czyli coś dużo wyższego. Zobaczmy, co ta srebrna... Widzicie? Bo mamy tutaj podzielone, mamy złote, srebrne karty. Dobra. Andros Niezwyciężony, starożytna Grecja. Twierdzi się, że jako jedyny potrafił stworzyć Patronusa wielkości olbrzyma. Co to Patronus? Dziwne, że wspominają o tym w tej części, bo Patronusy się pojawiają w ogóle w trzeciej części dopiero Harry'ego Pottera. I Patronusy to są takie... obrońcy przed dementorami. A co to dementory, dowiecie się w trójce w zasadzie. Nie będę teraz wam zdradzał. Dementorium jest w tę stronę. Zresztą ci, co wiedzą, to wiedzą. Nie ma sensu mówić. Ci, którzy nie wiedzą, to dowiedzą się w następnych częściach. Nareszcie jest portret grubej damy. Powiedz hasło i możemy iść spać. No nie wiem, jakie jest hasło. Myślałem, że ty znasz hasło. A niby skąd mam znać? No a ja skąd? Odkąd przyjechaliśmy, jesteśmy razem. Masz rację, ale wiem, kto je na pewno zna. Hermiona. Jest punktualnie. Usłyszałam niesamowitą historię. Podobno was obu wylali przez latający samochód. Hermiono, błagam. Jesteśmy zmęczeni. Możesz nam po prostu podać hasło? Miodojad. Miło cię znów widzieć, Harry. No jest dużo bardziej interaktywna ta gra. Wejście z hukiem na początek roku. Nawiasem mówiąc, mama jest wściekła. Powiemy wam o gospodarce fasolkowej, którą wymyśliliśmy. Cały system opiera się na fasolkach wszystkich smaków Bertiego Bota. Fred, ja i paru naszych kumpli uruchomiliśmy punkty wymiany w całej szkole. Czasami któryś z nas ma coś na wymianę. Jeśli masz dość fasolek, możesz kupić to, na co masz ochotę. A skąd mamy brać te fasolki? Są pochowane wszędzie. Trudno ich nie znaleźć. Zaraz będziesz miał dosyć, by zacząć handel. Już mam dosyć. Interesy z tobą to na pewno sama przyjemność. Ale ten Ron brzydki. W salonie Harry'ego powitały oklaski i okrzyki jego kolegów gryfonów. Harry i Ron po wypadku z bijącą wierzbą zostali bohaterami Gryffindoru. Harry spał znakomicie i nie mógł się doczekać pierwszego dnia w Hogwarcie. Dzień dobry, Harry. Czas na lekcję obrony przed ciemnymi mocami z profesorem Lockhartem. Uwielbiam jego książki. Jest świetnym pisarzem. Lockhart to moja ulubiona postać. Obrona przeciw ciemnym mocom jest na trzecim piętrze. Chodź za nami. Lockhart to jest moja ulubiona postać ze wszystkich części Harry'ego Pottera. To jest cześć, taki Harry. Przychlast. Tak, tutaj na tą pajęczynę też później będzie zakręcie. Aż się chce połazić po tym całym zamku, bo tutaj wszędzie można sobie chodzić, gdzie się chce. No ale dobra. Idziemy dalej. Dobra, słuchajcie, mam pomysł. Generalnie na początek taki wstępniak. Pani Norris? To jest pani Norris chyba, tak. Czyli kotka Filcha. Na początek wstępniak krótki. Znaczy nawet nie krótki, no bo 20-minutowy film to też nie jest, nie uważam, że jest krótki. To jest taki, a w sam raz. O, tutaj mamy te punkty wymiany, to jeszcze ewentualnie... Tak mi przykro. Przed chwilą sprzedałem resztę towaru. No to może ty. W tej chwili nie mam nic na sprzedaż. Wróć, jak znowu się zaopatrzy. Na razie nic dla nas nie mają. No nic, dzięki serdeczne za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Pamiętajcie, że chodzi tylko i wyłącznie o dobrą zabawę i... Trzymajcie się. No to już byłem. Cześć.